cały czas nie tylko możemy sterować procesem, ale jednocześnie je rejestrować. Czyli to, co tutaj widzimy, to jest sterowanie całego procesu. Czyli protokołowniki, w zależności od często szybkości przyjazdu, możemy tak ustawić, żeby przyjazdu jak najmniej kontuzyjnie. Czyli jak gdyby pełną symulację całego procesu na drogach. Mam takie proste skrzyżowanie. O, widać, że tak buczy. Zabuczy. O, widzicie? Teraz już bardzo ładnie. To się tak zatrzymuje? Jest bardzo. Natomiast w układzie tylko binarnym jeden plus jeden równa się 1-0. Sztuka odmierzania jest też sztuką w chemii, odmierzania roztworów. Słuchajcie, jeśli my nabierzemy odrobinę za dużo, czy odrobinę za mało, to po prostu nasza reakcja albo nie pójdzie w tą stronę, albo zupełnie nie zachodzi, więc my w chemii bardzo dokładnie sprawdzamy. I odmierzamy i odważamy do czwartego miejsca w przeciwku na przykład związki sypkie. Do czwartego miejsca, czyli bardzo dokładnie. Już są cztery, tak? Aha, cztery. Każdy ma mieć cztery, tak? Cztery kwasy, cztery zasady. Tak. Cztery kwasy, cztery zasada. Jeśli już prawa strona miała mieć cztery, ile miała mieć cztery? To jest zasada. Zabawiło się. Czyli widzicie, tu był jakiś związek, a na pewno był to tak zwany dwójki bromotymolowy. Na się odpowiednio barwi. I proszę bardzo, ten sam wskaźnik. Kwas, zasada. W jednym środowisku zasadowym bawi się na piękny niebieski, kwaśny na żółty. Następny wskaźnik. Fenoloftaryjka. W jednym bezbarwna, a w drugim czerwona. Zobaczcie, taki sam odcień czerwieni, czyli w środowisku kwaśnym już wiemy. Mam kwas, czy mam zasadę. Tak mi się zabarwiło, mam zasadę. Tak mi się zabarwiło, mam kwas. SP5ZBA, tutaj jesteśmy, tutaj się znajdujemy i po tej linii on no za czas jakiś, no za jakieś pół godziny do nas przyleci. Ten nam zmarł ostatnio, satelita. Był bardzo dobry satelita, ale najprawdopodobniej problemy z bateriami. Zużyły się po prostu baterie i już nie funkcjonuje. No i tu mamy takie urządzenie, które pozwala nadawać na jednej częstotliwości, a słuchać na drugiej częstotliwości. Do jednego wyjścia antenowego jest jedna z tych anten, którą tam Państwo widzieliście. Podłączone do drugiego wyjścia jest ta druga z tych anten. I jednocześnie pozwala to urządzenie nadawać i słyszeć swój sygnał, podsłuchiwać swój sygnał, który jest transmitowany przez satelitę. Steruje tym urządzeniem czarnym w środku, czyli rotorem, steruje to urządzenie i z programu komputerowego są wysyłane impulsy po no USB tutaj, ale wejście jest na RS-a do urządzenia i urządzenie przechwytuje po prostu to położenie i ustawia pod odpowiednim kątem w poziomie i w elewacji ten zestaw anten, który tam jest, i to umożliwia nadawanie i odbieranie tych sygnałów do satelity. Prace te, które widać, to są rysunki inspirowane tą łącznością, wykonane przez bohaterów tej łączności, czyli dzieciaki, które rozmawiały z klasy 6B dokładnie z tej naszej podstawówki. Zestaw anten, którego używaliśmy, który jest gdzieś tu na jednym ze zdjęć, o ten właśnie, stał na dachu tam budynku, a teraz stoi tutaj, żeby można go było sobie dotknąć z bliska, obejrzeć. Jak Państwo spojrzycie, tam on się obraca, teraz w tej chwili powinien chyba się to zacząć właśnie obracać. On się obraca wokół własnej osi i jeszcze ma możliwość... No jest w tej chwili w automatycznym trybie, więc nie... trudno mu będzie przeszkodzić. No i śledził podczas tej naszej łączności, śledził Międzynarodową Stację Kosmiczną.
301 najszybciej uderzyć. Ugiąć nogi. To lewo. Ugiąć nogi. No, zaczynamy. Zobaczymy. Bateria słaba. Zawodnik 1. 246. Zawodnik 2 wygrał. Tak. Położę tutaj jeszcze drugą. Zobaczmy, jak to dobrze czuję. Teraz pierwszy do tego. Spokojnie. No tak. Pan wygrał.